Jak zrobić dom z tak zwaną złotą proporcją? Jeszcze 200 czy 300 lat temu stawiano głównie domy złotej proporcji. Wierzono, że w domach takich dobrze się mieszka i jest w nich energia przyjazna naturze, a więc i człowiekowi. Dlaczego przyjazna naturze? Ponieważ uważa się, że natura tak tworzy. Co to jest ten złoty podział odcinka? Jeśli weźmiemy dowolny odcinek i podzielimy go w taki sposób, że proporcje odcinka krótszego do dłuższego będą jak dłuższego do całości, to taki podział nazywamy złotym. Patrząc na to obrazowo, to A do B ma takie same proporcje jak B do C. Podstawiając pod to dane liczbowe i przyjmując B jako 1, to A ma długość 0,618, a C ma długość 1,618. Proszę sprawdzić. Wychodzi to tylko przy takich proporcjach. Możemy oczywiście zrobić kolejny podział odcinka, dołożyć C do B i stworzyć D i wyjdzie tak samo, potem kolejny i kolejny. Zawsze będzie taka sama proporcja. I właśnie budynek, który ma taki podział, charakteryzuje się złotym podziałem odcinka. Czyli mamy tu nic innego, tylko odpowiednie proporcje. Jak spojrzymy na rzut chłopskiej chaty, są trzy rzeczy, które rzucają się w oczy. Taki budynek ma proporcje prostokąta. W centralnym miejscu dłuższej ściany były zrobione drzwi, które dzieliły budynek. Za nim był korytarz, który przebiegał przez cały budynek i dzielił go na dwie części. I każda z tych części była dodatkowo podzielona na dwa pomieszczenia. Po obu stronach stały dwa piece, które taki dom grzały. Były to piece akumulacyjne, które po nagrzaniu ogrzewały obie przyległe izby. I to jest typowy wzór chłopskiej chaty. Korytarz sam w sobie pełnił funkcję komunikacyjną do poszczególnych pomieszczeń, a także mieściły się w nim schody na poddasze. Tylko należy pamiętać, że wtedy strych pełnił funkcję magazynową i do przechowywania żywności. Nikomu nie przychodziło do głowy, że można mieszkać na poddaszu. Patrząc z zewnątrz na budynek, na proporcje parteru do wysokości dachu, mamy wrażenie, że parter jest niższy niż wysokość dachu. Jak je zmierzymy, to najczęściej także wychodziły proporcje 1 do 1,6. Biorąc pod uwagę m.in. te charakterystyczne rzeczy, przenieśliśmy je na budynek współczesny, dostosowując go do naszych realiów. Niektórzy powiadają, że jeśli tworzy się zgodnie z złotym podziałem, to wyrada się harmonię i piękno do tworzonych rzeczy. Przekonajcie się sami, co zrobiliśmy. Chcieliśmy nadać budynkowi bardziej szlachecki wygląd, dlatego zrobiliśmy przed wejściem niewielki tympanon, wsparty na dwóch kolumnach. Aby dodatkowo podkreślić wejście, ściana wejściowa jest cofnięta w stosunku do frontu budynku. Budynek, który zaprojektowaliśmy, ma około 16 na 10 metrów, czyli jest w proporcjach złotego podziału. Patrząc na rzut, można od razu zauważyć podział na trzy części. Centralna część jest podzielona na wiatrołap z szafą oraz dostępne z niego WC, korytarz z dostępem do platformy windowej oraz dalej przestronną kuchnię. Obie części boczne także mają proporcje złotego podziału, czyli krótszy bok do dłuższego jest także w proporcjach 1 do 1,6. Tak jak mówiłem wcześniej, kiedyś po każdej stronie budynku znajdowały się po dwa pomieszczenia, ale aby tak zaprojektować dom, musielibyśmy się cofnąć o 200 lat. Dlatego dostosowaliśmy ten podział do współczesnych potrzeb naszych klientów. Po lewej stronie znajduje się dostępne z wiatrołapu pomieszczenie gospodarcze, którym jest całe zaplecze gospodarcze domu, czyli pralka, suszarka, szafy magazynowe, zasobnik ciepłej wody użytkowej, hydrofor oraz zasobnik na pelet do pieca kominkowego. Dalej w tej samej części mamy salon dostępny z korytarza oraz kuchni. Po drugiej stronie natomiast mamy spiżarnię dostępną z kuchni oraz całą strefę nocną. Z korytarza wchodzimy do części komunikacji pionowej, czyli klatki schodowej, którą idziemy do pomieszczeń na piętrze. Natomiast dalej na parterze znajduje się cała część państwa domu. Mamy tam wewnętrzny korytarz, sypialnię z małą łazienką, w której jest wanna, toaleta i umywalka oraz dostępna z sypialni garderoba. Oczywiście z sypialni państwa domu można wyjść na zataszany taras. Po drugiej stronie natomiast mamy gabinet dla pana domu. Wchodząc na piętro mamy korytarz wzdłuż całego budynku. Mamy miejsce na platformę osobową, aby osoba, która ma problemy z poruszaniem się,
mogła się spokojnie dostać na górę. Mamy także 6 pokoi sypialnych z ogólnie dostępną łazienką i osobnym WC. Oczywiście układ piętra jest całkowicie dowolny. Takie potrzeby miał nasz klient, dlatego tak właśnie jego dom zaprojektowaliśmy. Ale można zrobić mniej sypialni, albo można nie robić części podłogi, zrobić widok z góry na pokój dzienny. Lubuje się w domach kopułowych, ale jak czasem nie można takiego budynku postawić, to robimy wtedy budynki z dobrą energią, na przykład w złotym podziale. Albo jeszcze inne, mogłoby się wydawać dziwniejsze. Ale o tym w kolejnym nagraniu. Pozdrawiam serdecznie, Sebastian Sergiela.